Piotr Cugowski z Dzień dobry. Dzień dobry. Koncert specjalny, koncert akustyczny. Duże wyzwanie? Bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza, że e, graliśmy koncert, grałem koncert w waszym studiu półtora roku temu i, i, i bardzo mi zależało na tym i zależy, żeby ten koncert nie wyglądał i nie brzmiał tak samo, bo nie byłoby to zasadne, moja, e, moja obecność. Stąd m, decyzja o tym, że zagramy dzisiaj dwa premierowe utwory, Jeden, y, pierwszy z nich ma tytuł Syzyf, ale to już elektrycznie zdążyliśmy grać. Natomiast e, zagramy utwór Latarnik, którego nigdy wcześniej razem na żywo jeszcze nie graliśmy, a który już zawitał e, na, e, na antenach radiowych i mamy ogromnego stresa. No, latarnik jest propozycją do listy przywoju trójkowej, także tak. jest nadzieja, że gdzieś tam wywinduje wysoko. No, miejmy nadzieję, to oczywiście jest bardzo, bardzo miłe e, i, i, i o, o, ogromny... E... ogromna wdzięczność, że, że, że utwór na tak zacnej liście zaistniał. Natomiast mówię, co innego to jest nagranie studyjne, co innego zagrać utwór na żywo i dzisiaj stoimy no, raz, że premierowo, dwa, że wszyscy to usłyszą. <gry> latarnik jest troszkę innym utworem od tych, które robiłeś wcześniej. Ty, ty, nie dość, że ma bardzo rozbudowany i bardzo głęboki tekst. To jedna sprawa zupełnie. A drugie, tam jednak instrumentarium jest zupełnie inne niż było wcześniej. Wiesz, produkcją kolejnej płyty zajmuje się Wojtek Kolszak, którego pozdrawiam z tego miejsca. Wojtek Kolszak jest przede wszystkim wybitnym pianistą i tak postanowiliśmy że oddamy władzę aranżerską i producencką e, Wojtkowi. To zaproponował i, i dzisiaj gramy. Ten fortepian jest takim elementem, który wzbogaca całość i jakby mam wrażenie, że miałbyś miałby potem w tę stronę pójść. Wiesz, e, faktycznie z, nie miałem chyba wielu nagrań z stowarzyszeniem e, e, Fortepiano. Tam jest jeszcze na nagraniu e, 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 burza, deszcz e, e, i, i to faktycznie jest e, autentyk, to nie jest nic udawanego. To, e, to był deszcz, w, w, który padał w Sulejówku, w studiu Wojtka Olszaka, nie w środku, tylko na zewnątrz, <laughs> więc on wszystkie te mikrofony na zewnątrz powystawiał po i, wiesz, i przysz, przysłał nam taką propozycję i, i to była Perełka, no, po prostu nic, nic innego, żaden inny aranż nie mógłby zaistnieć do tego utworu, który e, przeczekał swoje. E, ja go skomponowałem lata, lata temu, ale gdzieś cały czas był w głowie i, i chciałem w końcu dać, dać mu szansę, mając świadomość, że nie jest to utwór łatwy. W odbiorze, mam nadzieję, że miły, nie jest też łatwy w, w wykonaniu, e, ale to akurat e, to już, że tak powiem, mój problem. E, I nie, jest, nie ma łatwego tekstu, ale, e, ale myślę, że jest w, wart grzechu. Nie umiem za, zachwalać swojej, swojej twórczości, po prostu oddałem Wam latarnika. W takim razie powiedz słów parę o przesłaniu samego tekstu, no bo każdy może go inaczej interpretować. Natomiast jest to niezwykle ważny utwór i w niego wsłuchamy i wejdziemy w tę piosenkę. Wiesz, każdy o tym mówi i, 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 to, i to tak jest, że, że utwór trafiając do słuchaczy staje się ich własnością i każdy ma swoje skojarzenia i dla każdego ten latarnik będzie czymś, czymś kimś innym, prawda? Będzie to albo złamane serce, albo rozterki wiesz, jakieś osobowościowe, albo po prostu szukanie jakiegoś przewodnika, prawda? Który, który, który jest. I każdy ma, każdy ma swoją, że tak powiem, wersję wydarzeń. Ja myślę, że to jest po prostu utwór o, o szukaniu nadziei, o tym, o tym świetle w tunelu, gdzieś w momencie, kiedy się Gubimy, kiedy, kiedy wiesz tracimy grunt pod nogami, ważne jest, żeby, żeby, żeby to światło w tunelu, tą, tą nadzieję gdzieś dostrzec, bo ona, bo ona jest zawsze. Posłuchajmy ja dzisiaj sobie płyty twojej pierwszej solowej, czyli 40. i Mam takie wrażenie, że jesteś człowiekiem, który jednak lubi poszukiwać. Mogłeś pójść na tą mogłeś zaprosić na całą płytę Janka Borysewicza i Tomka, którzy napisał ci Nie, sesenki. Ale nie. to wszystko wzią, jak Lady Punk po prostu. Nie, no bo Janek, Janek Borysewicz jest Jankiem Borysewiczem. Jest na tyle charakterystyczny, że byłoby nonsensem nagrywanie całej płyty tak jak mówisz, ponieważ to jest już bardzo określone brzmienie. Moja płyta to jest moja płyta, więc to ja mam potrzebę pokazania tego, co mi w duszy gra. Ale oczywiście z tej racji, że gdzieś mamy z Jankiem, zawsze puszczamy do siebie, oko muzyczne, czy to są jego solowe płyty, czy, czy, czy to jest właśnie czy to byli bracia, czy, czy to jest moja solowa płyta, czy to są. Występy live, różne okolicznościowe zawsze gdzieś się tam ocieramy. I to jest miłe. Z Tomkiem Organkiem pracowałem przy, faktycznie przy płycie czter, czy przy 40. Pracowałem również z Wojtkiem bryskim z teksiarzem, który jest z nami od, od lat. I przy tej płycie również pracuję między innymi właśnie z Tomkiem Organkiem, bo mam takie wrażenie, że gdzieś rozumiemy się doskonale. Małe no, jubileusze masz, no bo bracia ćwierć wieku, ty za rok jubileusz w 45 kolejna no, płyta też z okazji w 45 Proszę. Kolejna płytata te 45. Zaraz? No wiesz, no, mam nadzieję, że nie 50. <laughs> nie wiem, no wiesz, ja w ogóle do mnie nie trafię, że, 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 że to tyle lat jest za mną. Ale faktycznie na, na, na scenie od, od ćwierć wieku yy, jestem. I te, te początki były bardzo trudne, bardzo mozolne. Yy, wiesz, ludzie myśleli, że że ktoś nam to wszystko załatwia, że ktoś nam wypycha, wiesz, to były no, ciężkie, nie, ciężkie początki e i, i dzisiaj, e no, mogę powiedzieć, że, że, że czuję się absolutnym farciarzem i szczęściarzem, że że y, słuchacze są ciekawi, co u mnie muzycznego słychać. Przychodzą i interesują się i, i tyle, ale nie chcę zapeszać, bo koncert naprawdę, myślę o koncercie i mam pełne porty. Powiem tak, że ja y, w, właściwie nigdy nie odczułem tego, że jesteście wypychani, że, że, że jedzie, jedziecie na nazwisku. To nieprawda. No bo twój no. brat zaczynał w Alligators, że no z, ta, zupełnie z innej no bajki, było... zupełnie grający inną muzykę. To bo było praca La, no To 30 <laughs> lat temu bliskie było. No wiesz, to tak, ale. ale... No wiesz, no, no, Tata wówczas był już, wiesz, legendą no żywą w momencie, kiedy myśmy zaczynali, więc to nie było takie wcale proste i oczywiste. I trzeba było wychodzić sobie swoje ścieżki. Później rozpad braci też, też taka lekka burza, która musiała nastąpić, bo, bo spędzając ze sobą 200 dni w roku, wiesz, no, no przychodzi. Przychodzi taki moment, wiesz, po prostu zmęczenia sobą, ale uważam, że zrobiliśmy kawał, kawał dobrej roboty i, i, i mimo takiego trudu udało się nam, ale trzeba było to, trzeba było też tą drogę zakończyć. No i, i znowu małe trzęsienie ziemi i już solowa droga. I, i, i to też nie jest. Takie oczywiste wcale, bo to, to nie jest nigdzie powiedziane, że to się mu, musi powiedzieć, że to tak będzie super. To jest masa pracy też i pracy u podstaw i, i takich niepewności rozterek, wiesz. I, e, i, I jeszcze pandemia, która nastąpiła w zasadzie po premierze płyty, więc no dużo było takich okoliczności trudnych, ale oto dzisiaj jesteśmy i zagramy dla Państwa. Ale prawda jest taka, że udało Ci się nawet, czy to Tobie, czy teraz czy z bratem, spotkać z całą masą różnych ludzi, dużych nazwisk od Seweryna po Edytę Bartosiewicz, która napisała dla Was przecież. O tak! Dzisiaj zagramy. Ten utwór jest ze mną tak, jest ze mną e, od samego początku, zawsze w tej setliście koncertowej on ma swoje miejsce. Utwór, który wiele zmienił i faktycznie, no to już było kawał czasu temu, 12 lat temu mhm. i pamiętam, że, że edycie zajęło, zajęło dosłownie chwilę na napisanie do tego tekstu i, i, i tekstu, który też wcale nie jest łatwy, no jest. bo on jak tak przeanalizować ma w zasadzie trzy refreny o innej treści. Ale ma nadzieję. I ma, i ma, ale ma, doprowadza do tej, do tej nadziei, więc to taka chyba moja, moja droga, żeby, żeby czasami, nie wiem, nie to żeby zmuszać do myślenia, ale żeby, żeby jednak akcentować, że muzyka to nie jest tylko muzyka pod podnóżka, ale coś na czym ja się wychowywałem i e, coś co kocham i od czego nie mam zamiaru odchodzić specjalnie, choć na, na, na kolejnej płycie będą niespodzianki, bo e, to właśnie taką jaka, jaka będzie ta płyta? Nie mogę powiedzieć, nie lubię opowiadać o tym, jaka ale będzie płyta. Ale jesteś w studiu, to pracujesz nad nią. Jestem, tak, pracuję nad, nad tą płytą, będzie drugi singiel pewnie bliżej wiosny, który będzie zaskakujący. Hmm. Natomiast z chęcią porozmawiam o płycie, jak już ona wyjdzie. Zapraszam serdecznie. A to nic nie, wiesz, nie, nie jest dane wiecznie, jak wiemy. Nie chcę zapeszać. Czy będą cygowscy razem raz jeszcze? Nie wiem, tata ma znakomity swój zespół i uważam, że ma znakomity czas. Świetna tak, tam tak. jest numer zespołu, zespołu sprzed lat w ogóle z tak, rzeczy. Tak, 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 no to jest, ma, ma absolutny swój renesans, jeśli chodzi o, w ogóle o, o, o kondycję głosową, kondycję Wszelaką i, i, I ma takiego powera do, do, do robienia rzeczy nowych, że myślę, że, że na razie nie ma w ogóle o czym mówić. No ten, ten pomysł był miał swój czas i swoje miejsce. I, i nie, nie ma takiej przestrzeni w ogóle, żeby, żeby mówić o, o, o tym. O tym. Nie lubię mówić Projekcie. projekt, ale, tak. ale o tym przedsięwzięciu, jaki był. Ja rozmawiałem z swoim Tatą przy okazji właśnie wydanie tej jego ostatniej płyty, to ja wyczułem w rozmowie, że on jest tak pełen energii, tak, i tak, tak w ogóle tak. wiary w to, że świat jest przed nim otwarty już od nowa zupełnie. <gry> no, no tak, no, no, no przecież zespół, w którym, który założył w zasadzie w którym grał tyle lat, no, to są też lata, lata, lata spotkań i, i, i e, lata, spędzone ze sobą w jednym, w jednym gronie, więc y, gdzieś mam wrażenie, że, że gdzieś się, wiesz, otworzył, co oczywiście nie, nie oznacza, ja w ogóle nie chcę komentować, nie chcę wchodzić w to, W każdym razie widać, że, że to był dla niego właściwy ruch. Najmłodszy Cugowski? Też, też w branży? Wiesz, no stara się, robić coś, niech, niech walczy, to nie jest, no, nie, nie ma miękkiej gry. Niech walczy, coś nagrywa, coś stara się, wiem, robić w tym kierunku i, i już niech niech, niech próbuje. Nie, nie jest to przecież absolutnie e, zabronione, a ma, ma ku temu na pewno e, również jakiś talent. No już na koniec o trasie koncertowej, która pewnie już niedługo. Tak, no w, w końcu mogę powiedzieć e, o tym, że, że, że te koncerty zaczynają się pełną parą. Pierwszy, 24 października, Moim Szczecin. Rodzinę. Wszystkiego dobrego już na zaś. Waga. Skorpion. skorpion. Waga. A Waga, przepraszam, ja jestem 5 października, tak. Tak, to, to, to jesteś Skorpion. Um, pierwszy z nich Szczecin, Filharmonia Szczecińska, 24 października. Wszystkie te, te terminy pokazują się, one dochodzą i więc będziemy y, grać dużo tych koncertów i zapraszam na, na social, ale wszystko, cała lista będzie y, tam tych koncertów y, napisana. Koncerty bardzo ważne dla mnie, bo zdążyliśmy nagrać, ocz, zagrać oczywiście kilka koncertów po płycie 40, ale później nastąpiła pandemia i ten szalony czas i, i wracamy do tego, jako do trasy płyty 40, pod na... trasa pod nazwą 40 i 4. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Życzę powodzenia na trasie. Nie dziękuję. Płyta, wierzę, że, wie, że będzie świetna, także zapraszamy, jak już się ukaże. Super, dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam. Dzięki. Dziękuję.